Siema, siema, co u was? Gdzie są te moje magnesy? Jedziemy, zobaczymy co może pierdoła jakieś. Siema. Ty też chcesz być w internecie? O, chcę być. Słuchaj, chodź na chwilę. No, to wyłączę kamerę. Co to jest? R1. No. I co? Że po roku nie był świecenik wymieniony. No. I ona może nie odpalić po zimie? Znaczy, wie, że na rok stała? Nie. Raczej nie. Zalane całe. Zalane. No to trzeba je wyczyścić i spróbować odpalić. Nowe. Albo nowe, no. Zalane? No mogły być, a zależy jak stała, nie? W sumie jak stała na stojaku, nie powinno się nic dziać, nie? A jak była, wiesz, może za dużo oleju było. Wiesz co, powiem ci tak, najczęstsza przyczyna, że nie odpala, bo może być tak, sprzęgło, nie? I tak samo mogą być, wiesz co, powiem ci, że ten olej, mi zawsze mówili, żeby po zimie zawsze wymieniać, nie? Albo go stawiać na wprostkę, bo jak jest na boku, to ten olej spływa i trzeba tam przy pierścieniach coś wymieniać. Coś takiego. Odpali. Odpali, no. A gdzie masz te, pokaż tą świecę? No zalana, no. Wiesz, co są irydowe, to one mogą... No. Zwary dostać w końcu. No, ale po roku. Ale wiesz co, w kiepskim stanie. Kuźba była przepowiedziana. Ona na dworze stała. Aha, no to lipa. No nie. A kto trzyma na dworze motocykl? To nie jest brzydki motocykl, nie? O kurwa. Łańcuch zardzewiały. Praktycznie, no to by trzeba było... Czy to jest nowe, nie? To ma przyjechać. A czemu na dworze stało? No ale ja wiem, czy to, no, to już nie chodzi o to. Może wiesz to mieć nawet 5000 przebiegu. A to nie świadczy o tym, w jakim stanie jest, nie? Tak. Bo wiesz co, bo i łożyska mogły w dupę dostać, jak na dworzu było, i lagi, nie? Bo to nie wszystko... Lagi. Ona była chyba przykryta, nie? No ale wiesz co, ja... No wiesz, ale to wyjdzie w czasie użytkowania później, nie? Na pewno płyn hamulcowy do spuszczenia i do roboty. Wszystko po trochu. A to nie jest wcale stary jakiś motocykl, nie? Widzę po przodzie. No, z takimi soczewkami to kurczę nie widziałem. To jest limited jakaś, to jest taka kilka na... Ona no. Druga w Polsce przyjechała ze Stanów. O kurczę. No faktycznie. Ona jest jakaś, ze zwiększoną mocą, wiesz? I co, i ktoś ją kupił w takim stanie? Nie, chcę ją sprzedać.
Aha. To nowe było przywiezione w kontenerze. No ja wiem. A który to rok jest? A to nie mógł gdzieś tego schować, kurde, tylko... Może być? 2010, no może być. No to kurde. I na pewno długo nie była jeżdżona. No nie wiem, ile ona ma z 2000, 3000 przebiegów. O! Nie wiem, jakie to przełamy, co było. Wiesz, no tam łańcuch, no to nie jest wielki koszt, wymiana, odpowietrzyć hamulce, sprawdzić lagi. A weź przytrzymaj tylko kamerę. Ja tylko sprawdzę. Co schodzi? Lagi, patrzę. Nie powinno działać. O. Ale wiesz co, właśnie nie wiem, nie kojarzę tego. Ja pamiętam, że właśnie jak motocykl stoi na boku przez cały okres zimowy, nie jest odpalany, nie? To wtedy... Tego w pion postawić? No, ale musi być odpalany. Tak. A jak nie jest odpalany, to wtedy coś trzeba wymieniać. Albo regulować, wiesz, ale nie wiem, czy... zawory, czy coś, to tak mi kiedyś mówili, wiesz? Ja zawsze jak Hondzinę moją trzymałem, nie? Przez zimę, no to co 2 czy 3 tygodnie chodziłem i ją odpalałem, nie? A zmarzyłem co do stanu doprowadzić, tak? Aha. No to wymieniaj świece i jazda. A dostałeś te irydowe? Aha, no. Bo oni muszą zamawiać, bo oni nie mają na miejscu takich. Tylko muszę zwrócić uwagę, żeby ci takie same dali, bo mi raz sprzedali i musieli wymieniać. To szkoda, że teraz, na koniec sezonu, nie? Się obudził. Tak to by ktoś sobie polatał tym. Już tam akumulator i te inne rzeczy, to tam nie jest problem. Płyn na pewno do wymiany. No. No. No to chyba max jest, nie? Mhm. Widzisz, to ona musiała stać długo, ona musiała stać z parę lat, wiesz? Nie, wiesz co, w tym zeszłym roku był u mnie. Nawet bym się przejechałem. Straszne dojazdy. No, czemu straszne dojazdy? Tak, to wyrywa. No, a co no? Ościgacz w końcu, nie? Do ścigacza to trzeba być, wiesz, przyzwyczajony. Nogi z tyłu i jazda, nie? Ale to tylko ty. Nie to wiesz. No jak ja wiesz. Patrz, amortyzator skrętu nawet ma, nie? No, elektronik jakiś, nie? No. Silniczki. No. Nie ma lipy. Kto to trzeba lipy? Jeszcze bardzo. Nie jest grubo, nie? No. Nie chcesz kupić? Nie, no co ty, ja mam. Ja mam ścigacza. Nie! Będzie został umyty, wyczyszczony. Aha, umyty, wyczyszczony. Nie! Wiesz co, jak... Thank you.
Ale wiesz co, ten płyn hamulcowy to też trzeba by było zwalić. Bo tu nawet widzę, że nawet stanu nie pokazuje, albo jest tak, kurde, żybura taka. Wiesz co, jak odpalisz, to zadzwoń. Dobra. Podjadę. Ale mu od razu zaproponuj ten łańcuch do wymiany, wiesz? No. Nie ma innej opcji. Chyba, że wiesz, no ale mi się on się nie nadaje do niczego, nie? Ale wiesz co, ci powiem, że te opony to w ogóle nie są zużyte. Mówię ci, że to mam lepiej. Nie chcę dyskować, ale... Nie, nie powiedziałem. 5000 nie ma na pewno. No. Dobra, to czekam. Dobra. Wymienił ten wydech, kierunkowskazy, wiesz... Jeszcze nie odpalona. Świece przyszły. R1. Black. Ops. Nie. A chcesz być? Nie. Nie. Dzisiaj nie. Dzisiaj nie chcesz być? Nie, widziałem ostatni filmik, starszy na razie. Tak? A jesteś też tam? Nie. A, no widzisz. Ale nie, mam ciebie też, to później wkleję. Idę do Roberta teraz, go powkurwiać. I co? R1 odpalona czy nie? A czemu? Nie wiem. Założyłeś świecę i co? Nie odpowiedź. O, słabo. A kręci w ogóle? Tak. I co, będziesz próbował dalej? Nie, za to serwisu za to. No, też tak myślę. Oni muszą co wszystko rozebrać, wiesz? Masz rację. Nara. Nie udało się odpalić, niestety. R1 z Black Ops. No niestety. Nara. Hejos. Także pozdro dla motokotów. I dla wszystkich fanów motokotów. Nara, hejos.